Przede wszystkim, znowu pan 7, aż ciąg tyranii. Dobra, jednak to nie jest ślepy zaułek. To jest przejście dalej do zwierzców. Więc zaraz się tym zajmiemy. Tu jest jakaś pułapka przed wejściem. Okej, pułapka rozbrojona. Rzeczywiście droga do wieży świtania prowadzi przez terytorium zwierzców. Zobaczymy, czy będą chcieli nas przepuścić. Nie ruszaj się, człowieku. Wyjaśnij lub gin. Czego człowiek szuka w legowisku kamiennych tropicieli? Sprawy stanowicieli to nie wasze zmartwienie, Kundlu. Przebywam w pokoju. Dobra, chyba skłamiamy po prostu. Przebywam w pokoju. Pozwól mi wejść. Mam ważną sprawę do omówienia z waszą przywódczynią. Chodź, wejdź, nie szukaj bójki. Krew stu będzie chciała pomówić z człowiekiem o dziwnym zapachu. Okej, ciekawe, czy będziemy musieli ich wszystkich pozabijać. Coś tu mamy? Nic ciekawego. Szczenie. Szczeniak lubi kopać. Kop, kop, zabawa. Matka Miotu mówi, że szczeniak ma wielkie, ostre pazury. Okej. Mówi za ziemię. Okej, więc znaleźliśmy tych poszukiwaczy. Czarna paszcza? Ciekawe, czy może coś nam powiedzieć o nim. Człowiek. Mów albo został zwierzęcem w spokoju. Jak to się stało, że kamieni tropiciele osiedlili się w Lazurze? Człowiek, skamle bez sensu, osiedlili się, zawsze tu mieszkali. Zwierzyce władają kamiennymi ziemiami od najdawniejszych pór, jeszcze od czasów, gdy nie miały ostrych pazurów, kłów ani futra jak ludzie. Ziemie Lazuru należą do kamiennych tropicieli, a kamiennym tropicielom przewodzi krew stu. Rządzi plemieniem od wielu, wielu pór, odkąd zwierzyca rozszarpała gardło poprzedniej Prime i zjadła jej serce. Zatem jeśli wyzwę krew stu na pojedynek i go pokonam, plemię nie będzie miało nic przeciwko? Żaden człowiek nie przeżyje walki z krwią stu, żaden człowiek nie pokona Primy kamiennych tropicieli. Niech spróbuje, zwierzyca bardzo prosi. Plemię z chęcią zobaczy, jak stanowiciel umiera. Nawet jeśli człowiek nie zginie, nawet jeśli tępy pazur pokona krew stu, plemię nigdy nie zgodzi się, by człowiek został primą. Kamienni tropiciele nie pozwolą, by rządził nimi pobratyniec tych, którzy kiedyś zniewolili plemię. Ile to wiele pór? W jakim wieku jest krew stu? Więcej niż pięć po pięć wielokroć. Mistycy zliczają. Zarządziła wiele krwawych pór. Chciałbym zapytać się o coś innego. Co to za szczenięta? Są czarnej paszczy. Młode są i silne i dobre. Mądre, młode, duże, a mają zaledwie dwie pory. To za wcześnie, by pozwolić szczeniętom opuścić jamę miotu, ale Prima potrzebowała miejsca, by uwięzić ludzi, którzy przybyli po zęby starszych. Wspomniałaś o zębach starszych. Czym one są? Zęby starszych są dumą mistyków kamiennych tropicieli. To drogocenne kryształy koloru śliwkowego, które pojawiają się na kamiennych ziemiach. Gdy zostaną zebrane, starsi mistycy mogą unosić ich odłamki, niczym najszczelniki z kłów, by zwiększyć siłę swych ciosów i ugryzień. Czemu kamiennym tropicielom tak zależy na tych zębach starszych? Zęby starszych są siłą kamiennych tropicieli. Ludzie najechali nasze ziemi, twierdzili, że szukali skały zwanej Lazurolitem, ale zaczęli kraść zęby starszych. Teraz kłamliwi ludzie muszą cierpieć. Ja mam miot, mniejsza z tym, nie chcę wiedzieć. Jama, w której trzyma się miot. Dobra. Mniejsza z tym. Zbliżając się dostrzegasz starą... Okej, przez przypadek podeszłem. Starą, skarpioną zwierzycę, ukradkiem grzebiącą w ziemi. Na dźwięk twych kroków podrywa się, przyciskając do piersi lśniący kawałek lazurolitu. Niech zostawi mistyczkę w spokoju. Mówi za ziemię, obcuje tylko z kamiennymi tropicielami i ziemią plemienia. A człowiek nie jest ani współplemieńcem, ani skałą. Okej. To zagłębie wygląda na legowisko, którym dla bezpieczeństwa umieszczono młodych zwierzców. Ostatnio zasłużyło za przetrzymywanie pojmanych intruzów. Okej.
Kamienna strażniczka, może ona nam coś powie? Możemy tam zejść do nich? Możemy. Dlaczego człowiek przyszedł do legowiska kamiennych tropicieli? Zrobić awanturę? Walczyć ze zwierzęcami? Ze zwierzycami? Jeśli tak, zwierzyca z przyjemnością rozerwie pazurami człowieka pierś. Wysłano mnie na poszukiwanie zaginionych osadników. Znajduje się, że to ci więźniowie. Dla plemienia to bez różnicy. Dla mnie jest różnicą. Chcę uwolnić tych więźniów, zwierzyco. Uwolnić słabych, płaczliwych ludzi i narazić się na karę primy? Nie, nic z tego. Uratowałem lewego pazura, więc kamienni tropiciele mają mnie dług. Uwolnij tych osadników. Lewy pazur wrócił do plemienia. Człowiek mówi prawdę. Plemię się oddzięczy. Uwolnił ludzi. Okej, dobrze, dopilnuję, by osadnicy bezpiecznie wrócili. Ostrzegam. Kiedy ludzie znowu wejdą na ziemię kamiennych tropicieli, zwierzyca ich nie złapie. Będzie na nich polować, aż zginą. Okej, więc było łatwiejsze niż myślałem. Okazało się, że postawienie tamtego zwierzca, czy tamtej zwierzycy przy życiu nie było aż taką złą opcją. Ale dobra. Drakot. Stanowicielu, błagam, te zwierzęce porwały nas z równin, trzymają nas wbrew naszej woli. Tylko kwestia czasu, kiedy nas zabiją i pożrą. Proszę, jestem tu, żeby nam... Proszę, jesteś tu, żeby nam pomóc, prawda? Kamienni tropicieli zgodzili się uwolnić was w ramach spłaty długu wobec mnie. Chwała archontom, dziękuję po 1000 krot. Dziękuję, stanowicielu, nie zapomnijmy, co dla nas zrobiłeś. Fajnie. Tak. Niedługo to wrócą i pewnie znowu dadzą się złapać. Już na tym polega ich zawód. Ale dobra, to już nie będzie mój problem. Okej, wróć do Graysona. A żebyście wiedzieli, że wrócimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, wygląda na to, że tam się na górę idzie do Primy. Zanim to zrobimy, może obejdźmy jeszcze wioską tutaj. Zobaczmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Coś ukrytego. Jakiś kamyczek. Okej. Jest pewnie przejście. Tępe pazury nie wejdą do wyjącej skały. Żadnych bezwłosych, żadnych ludzi. Okej. W takim razie zagrozili mi przejście do wieży. Do wieży świtu. Okej, porozmawiamy z Primą. Zobaczymy, co ona na to powie. Ryjący w szczelinie. Zwierzcowi nie podobają się ludzie przebywający na ziemiach plemienia. Śmierdzą potem i plugastwem, wyglądają jak żelaźni, ale są słabi. Zabijają innych ze swego gatunku, by ich zjadać na jałowych ścieżkach. Dlaczego wzgardzeni mieliby mordować niewinnych podróżujących na trakcie? Skąd zwierzec ma wiedzieć, co myślą ludzie? Zwierzec widział wszystko swoimi bystrymi oczyma. Żelaźni rzucili się na zbieraczy w miejscu, gdzie stoi szary kamień. Zwierzcy zapamiętał tylko... Zapamiętał, bo było to dziwne polowanie. Żelaźni suchnęli z gnizną i byli słabi. Z trudem rozprawili się z grupą o tej samej wielkości. To rzeczywiście dziwne, zbadam tę sprawę. Poluj w ukryciu, żelaźni są niebezpieczni, zazwyczaj. Dzieli rządź. Okej. Czyli, że żołnierze wskarzonych atakują mieszkańców Szarej Doliny. No dziwne, rzeczywiście. Może ktoś się przebrał za nich? Okej. W każdym razie zbadamy tą sprawę. Gdzie jest to? Tutaj. Okej, niedługo tam pójdziemy. Najpierw pogadamy z tą panią. Krew stu. Okej, pozbieramy tutaj, co mamy? Lekka kamizelka skórzana. Czy to jest lepsza od twojego? Nie. Twojego? Też nie. Dobra. Tutaj mamy iksir żywotności. Człowiek! Kto nadchodzi? Krew stu, najsilniejsza ze wszystkich kamiennych na wszystkich kamiennych ziemiach. Pierwszą wolną łowczynię, mistyczką i primę plemienia kamiennych tropicieli. Prima pamięta smród zimnego potu i gorącego oddechu, krew i żelazne ostrza.
cuchnie ludźmi, którzy zakradali się na ziemię kamiennych tropicieli, pożądali zwierzyc i chcieli spętać plemię, którzy polowali bez litości. Proszę o przepuszczenie oddziałów skarconych do wyjącej skały. Ustąp i daj nam przejść. Wzgardzeni chcieliby zniewolić albo zabić wszystkie zwierzyce. Nie. Nie pomoże okutym żelaznym intruzom na ziemiach zwierzyc. Nie przepuści ludzi do miejsca spoczynku kamiennego archonta, osłabiciela plemienia. To tylko małe statko ludzi, nie możesz ich przepuścić? Albo opcja z atletyką. To brzmi sensowniej. Ale wolę, ale to mi da doświadczenie przebiegłości. Okej, zobaczmy. Dobra, wybierzmy opcję z atletyką. Wolałbym doświadczenie w przebiegłości, ale to brzmi sensowniej. Skarceni totalitarni zabójcy, zabójczy wojownicy, nawet zwierzyce muszą szanować ich waleczność. Czy dziki kot dziękujesz mi za śmiertelne ukąszenie w tylnią łapę? Człowiek ma rację, zwierzyca zdaje sobie sprawę z umiejętności żelaznych wojowników zgardzonych, ale Prima nie pozwoli, żeby drapieżniki polowały na ziemiach plemienia, żeby wchodziły do legowiska plemienia. Nie przybyli to polować ani zniewolić plemienia, zadbam, żeby przeszli spokojnie. Myśli, że zwierzyca posłucha kłamstw stanowiciela? Odejdź stąd, człowieku, póki serce bije ci w piersi. Widzę, że tkwimy w martwym punkcie. Myślisz, że zwierzyca pozwoli tak łatwo odejść wężowi, który wślizguje się do gniazda? Zabiję stanowiciela, który mówi w imieniu polujących na zwierzyce wzgardzonych. Wetrze w ziemię i spiję ścinającą krew. Okej. Okay. Jak tam sobie chcesz? Wygląda na to, że będziemy mieli troszkę zabawy teraz. Dobra, zobaczmy na nią. Co ona ma za odporności? Ma całkiem sporo odporność woli. Odporność magiczną. Mało odporności na wytrzymałość. No, wszyscy mają całkiem sporą odporność na wolę. Ciekawe. Ten ma na odwrót. Ma mało odporność na wolę, a dużą na wytrzymałość. Dobra, przeciwko czemu jest? Przeciwko wytrzymałości. Dobra. Powalimy ich od razu, szybko. Barek się bierze za to. Ty zwrotka też. Dajemy celność na Barika. Okej, okay, świetnie. I skupiamy się na niej. Okay, może rzućmy jeszcze wybuch. Puf. Szybko ją zabijemy i zajmiemy się całą resztą. Dobra. Rzućmy tak, może przeskoczy na wszystkich trzech wtedy. Albo nie. Rzućmy najpierw na nią. Okej. Okay. Odnowienie. Okej. Okay. Siła na zwrotkę. Zamrożenie, zranienie, świetnie. Okej, okay. Ty dalej kastuj siłę na zwrotkę. Okej, okay, dobra, no teraz spadnie. Wow, jakieś pioruny rzuciła. Plemię kamiennych tropicieli zdolnych zawrotu. Aż spęka na ziemię. Tak, zabiliśmy ich i na maksa mamy wrogość teraz. Okej, okay. Cel wróg. Przy trafieniu krytycznym w zwarciu. Okej, okay, to się nie przyda. Ciało w kamień. Obrażenia miażdżone, linia wróg, petryfikacja... Wow! No to fajnie. Okej, okay, dobra. Fajną zdolność dostaliśmy. Przy okazji muszę częściej korzystać z tych rzeczy. Co to robiło? Przypadło się uciszenie. Ogłuszenie i tak
Petryfikacja. Fajnie, może będę nad to mógł wywalić. Okej, to jest tylko wiedza. To? Też tylko wiedza. Okej, dobra. Dobra, to może użyjmy tej zdolności. Ten gość się tu na nas czai. To się ulecz, lantry. Okej. Dobra. Zajmijmy się może najpierw tym gościem. O, sprowokowali się, fajnie. Okej, ogłuszenie, fajnie. Kula ognia. Rzut. Coś jeszcze? Nie go spetryfikować. Okej, dobra, odsuńcie się trochę, zróbcie miejsce dla Barika. No fajnie, też Barik uzdrowił. No, podoba mi się to. Nie będę musiał się martwić za bardzo. Okej. Świetnie. Dobra, liczyłem trochę na inny rozwój. Dobra, niedługo to zrobimy, Lantry. Trochę oczekiwałem, że uda się to jakoś bardziej cywilizowanie rozwiązać, ale no cóż, zwierzce to zwierzce. Okej, co my tu mamy? Dzikość. Obrażenie plus 15% przy odniesionych ranach. Okej. Za tym parę potek. Zobaczmy, co ty masz. Szczęście to chcę sobie zatrzymać. Żywotność plus 1. Mam też przebity przez ataki 1 przy spodowaniu trafienia krytycznego. Co ty masz, Barik? Regeneracja. Rozparowanie. Ile masz parowania? Chwila obrony. Obrona woli. Parowanie. Dobra. To mogę mu schować. Dać może to z żywotnością. Dzięki temu to również regeneracja będzie lepiej działać. Czekajcie, ile tu mu da? Plus 10 do zdrowia. A ty możemy dać ci uproszczenia. Plus 15% przy odniesionych ranach. Czyli znaczy, że jak będzie miała ranę? Nie wiem, dobra. Może dajmy najpierw to. A resztę na razie zostawmy tak, jak jest. Co tu jeszcze mieliśmy? Dobra. No cóż, trudno. Będziemy musieli teraz przez następny odcinek zabijać wszystko, co tu jest. Świetnie, po prostu świetnie. Okej. Krwotok, fajnie. Rzucajmy najpierw kulę ognia. Puf. Okej. Dobra, idziemy dalej. Okej. To może najpierw zwabię parę dodatkowych ludzi. Spróbuję spetryfikować. Okej. Barik zajmie się tutaj. Dobra, siła na zwrotkę. Okej. Kierunkowana siła. Dobijmy jeszcze tego gościa szybko. Tak, zdecydowanie. Okej. Zwierzce mają całkiem sporo życia. Więc może troszkę zająć przebijanie się przez nich. No i ciekawe, że część z nich zna również zaklęcia. Okej, dobra. Może trzymajmy tutaj pozycję. Tak, oni zaczną wyjść.
jakieś dziwne rzeczy, odprawiać swoje. Dobra, spoko. To teraz będziemy mogli ich ładnie tutaj poszatkować naszymi promieniami. Okej, okay, celność na barika. Okej, okay. Jeden promień. Raz, drugi promień. Okej. Okay. Coś chcemy im jeszcze robić? A, to. Świetnie. Okej, okay, możemy ich jeszcze również przestraszyć. Jeszcze czemu by nie? Tak. Troszkę się tu nie udało. Teraz tylko zwrotka tankuje. A dobra, spoko. Dadzą sobie radę. I złapiemy prawie wszystkich. Okej, okay, Barik, zajmij się tutaj. O, przechodzą. Okej, okay, dobra. Zacznijmy może jego. Okej, okay, lantry. Rzucić odnowienie. Możemy ich wszystkich powalić. Dobra, teraz kula ognia. Fortyfikacja na niego. Ładnie krzyczy. Okej. Okay. Coś mu się zlagowało tutaj. Ale spoko. Co my tu mamy? Skóra pazur zwierzca. Mikstura leczenia. Okej. Okay. Czy to właśnie oczyszczenie ścieżki? Tak, to... Powybijamy ich wszystkich, to zapewne zaliczy to za zadanie. Okej. Okay. Szczenięta również będziemy musieli powybijać. Fajnie. Właśnie o tym zawsze marzyłem. O zabijaniu szczeniąt. Okej. Okay. Podejść tutaj trochę. O, tantują. Tak, stantowali... Stantowali... Barika. Okej. Okay. Teraz wybuch użyjemy może? Spróbujemy ogłuszyć jednego z nich. Okej. Okay. Dobra, lantry cały czas obrywa. Okej. Okay. Tutaj coś jeszcze zostało, ten jest petryfikowany. Dobra. To powinno zadziałać. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze wytniemy ją. Okej. Okay. Teraz kula ognia. O, spetryfikowała nas. Ładnie. Okay, coś jeszcze? Może ja spróbuję jeszcze spetryfikować. Ci się to podoba. Okej. Okay. Brałem szał. To może jeszcze chcemy to wykorzystać i pociachać jeszcze paru innych ludzi. Długo jeszcze będzie ten twój szał trwał? 10 sekund. Dobra, wystarczy. Dobra. Niech zajmie się tym, ty zajmiesz się tym. Barik, idź. Blokujesz. Okej. Okay. Ten już niech się tutaj ustawi. Tak,
Ciężko będzie załapać ich, ich obu. Dobra, może pomóżmy zwrotce. Okej. Fajnie. Dobra, mroźne kolce. Wow. No, ładnie. Okej. Teraz spróbujmy go wyssać, jeżeli zdążymy. Okej. Świetnie. Wiedza mu się zwiększyła. Ej, Januszowi, ile masz wiedzy? 135. Fajnie, jeszcze jeden punkt. I będziemy mogli coś tam pokombinować z zaklęciami. Okej. Ta mistyczka jeszcze została. Okej. Rzuć to na Barika. No i jedziemy po kolei. Okej. Może spróbujmy je spotkować. Świetnie. Smażny kolec. Lantry rzadko korzysta ze swoich czarów ofensywnych. Okej. Dobra. Mroźny kolec. Może na tego większego. Puf. Okej. Spróbuj go jeszcze oszołomić. Okej. Okej, zaraz spadnie. Okej, spoko. Czy jeszcze możemy rzucić? Możemy. Więc zrzucę to. Okej, no i ścieżka oczyszczona. Świetnie. Blokowaliśmy przejście tutaj. Dobra, zobaczmy jeszcze tu chyba parę rzeczy miałem. Pozbierania, ta mistyczka coś dropnęła. A nic ciekawego, tylko skórę. Tutaj coś mamy? Rozrabiaka. Obrażenia bez broni plus 4. Jak przydałoby się chodzącej w cieniu, ale... Ale nie zamierzam z niej... z jej usług korzystać. Co tu jeszcze mamy? Legowisko kamiennych topcia. A. Dobra. W tym razie mamy dwa zadania do zrobienia. Musimy się jeszcze udać do... do tej szarej doliny. Ale najpierw wróćmy do Półwrót. Okej, okay, jednoczyliśmy przejście do wieży świtania. Ale to później. Spokojnie, Lantry, spokojnie. Dasz radę. Dobra, Grayson był tutaj. Pogadajmy o nim. Z nim. Stanowicielu, wróciłeś. Słyszałem opowieść o twoich bohaterskich czynach w kamiennym dnie. Nasza ekipa zbieraczy wróciła cała i zdrowa. Te zwierzyce to okropne potwory. Ten świat byłby wiele lepszym miejscem, gdyby ich tu nie było. Masz całkowitą rację, dlatego wszystkie zabiłem. Poważnie? To najlepsza wiadomość, jaką od bardzo dawna słyszałem. Dziękuję, stanowicielu. Jeden kłopot mamy z głowy. Prędko nie zapomnijmy o twojej przysłudze. Stanowicielu, jesteśmy twoimi dłużnikami. Mieszkańcy Kamiennego Morza, okej. Okay. Fajnie. Zdobywamy reputację. Dobra. Patrzmy, gdzie tu mamy. Mieszkańcy Kamiennego Morza. No, ale nie dadzą nam żadnych zdolności, więc... Skąd ja mam już tyle wrogości z rozstajami Letiany? Okej. Okay. Dobra, nieważne. Zobaczmy jeszcze, jak dojdziemy do tego...
do tej wioski Szarej Doliny. Możemy tędy przejść, nie musimy iść naokoło przez kakofonię. Okej, okay, wróćmy się jeszcze do sanktuarium Zębatej Paszczy i pogadajmy ze wskardzonymi. Gdzie oni się podzieli? Tutaj byli, prawda? Udaj się do obozu zgardzonych w wyjącej skale. Okej. Okay. Tam? Wieża świtania jest przy wyjącej skale? Chwila. Wygląda na to, że tak. Dobra. Ale to w następnym odcinku. W następnym odcinku również najpierw się udamy do Szarej Doliny. Zobaczymy, co jest z tymi zgardzonymi. A potem do Wieży Świtania i... No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się usunąć kopca, żeby zakończyć edykt kamienia. Ponieważ tak, ta kraina i tak już jest wystarczająco zrujnowana. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!